Sztuka ludowa jednych odstrasza, innych rajcuje. Tak jak my zachwycamy się na przykład Indianami, tak Indianie zapewne zachwycaliby się góralami, ale tu się rozpędziłem. Otóż rzecz jest o zabawkach, nie byle jakich, ludowych. Drewniane koniki, lalki, pajacyki ze szmatek, domki. Proste, wykonane ręcznie. Od 6 lat w Bielsku odbywa się konkurs takich właśnie zabawek. Polskich, czeskich, słowackich i węgierskich. Przyznawane są nagrody. Tematem tegorocznym są muzyka, zabawa i taniec. Yeah.